To jest ten film, na który wszyscy czekaliście. Ostatnio graliśmy w Minecrafta jako faraon, tym razem zagramy jako Bóg! Mogę teraz wszystko. Życie Boga jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli chcę sobie stworzyć na przykład drzewo. Ha! Mamy je! To teraz coś lepszego. Zróbmy sobie las diamentowych drzew. Ha! Wow! No i to mi się podoba. To teraz zostawcie łapeczkę w górę i zobaczycie, co się wydarzy. Klikamy! O kurde. Chyba Bóg się zezłościł. Nie. Zabrał mi moje supermoce. Najgorzej. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, strzelcie subika z dzwoneczkiem, może... Bogu! Oddam mi moje supermoce, byłbym mega wdzięczny. No i zapraszam też wszystkich na fixshop.pl po przekazackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Wow! Mordo, zobacz, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy gdzieś... O, chłopie. W niebie? Marchewkowe niebo. Marchewkowe niebo? Zobacz, czy jest wysoko. O, stary, uważaj, bo... Nawet mnie nie tykaj. Nawet mnie nie tykaj, bo jak cię tyknę... przyjacielu, ja bym to tak... To polecisz jako pierwszy! Na to porobię. Ty. Przeżyłeś? Jesteś Bogiem? Jestem chyba duchem. To ty tam zostań, a ja zwiedzę, co jest u góry. Leszczyk. Mam jakieś tutaj shulker boxy i... O kurde, różne dziwne rzeczy, którymi bawi się Bóg. Okej. Okay. Podziel się, proszę. To poczekaj, poczekaj. Zaraz ci, stary, pokażę, co ja potrafię. Mam jeszcze jakiś ring, dzięki któremu będę latał. A w drugiej skrzynce? No oczywiście, są też rzeczy dla szaka. Dobra, to ja wezmę ci... Rzucę z góry może pierścień, co? Nie no, daj mi wszystko, znieś mi ładnie. Jeszcze jeden taki wybryk i lecisz do piekła. Ej, co ty robisz? Stawiam drzewa z góry. Pyk! Cały las! Co jest? Lecę do ciebie! No jest grane. Jestem najlepszym bogiem na świecie. Gościu, nie, jesteś proszę. Najgorszym. Własnego proszę. Rzuciłeś. Zobacz, kumpel, dałem ci ringa. Ubierz i zobacz, czy potrafisz teraz latać. Też się potrafi zmienić w boga. O, hopę, hopę! Marchewkowy Bóg i to ja rozumiem. I idziemy. Ja też lecę do nieba, ale jest wysoko. To jest najlepszy odcinek, który nagrywam. Jestem Bogiem, rozumiesz? Jestem Bogiem. Mogę sobie wymyśleć, co tylko i wyłącznie chcę. Tak wygląda Olimp, stary. Tak wygląda Olimp. To jest dla ciebie Olimp, hopie. No, ja mam jeszcze tutaj troszeczkę, o, drzewek zasadził. Pyk i drzewko na Olimpie. Też mam taką opcję, patrz. No. A nie działa. A wiesz, ja dlaczego nie działa? Wiesz, dlaczego nie działa? Bo nie ma piachu. A żeby był piach, to trzeba zrobić górę. Pyk! Ej. No to jest to. Zepsułem Olimp. Co jest? Ej, górę! Diamentowa kula! Siaku, czy ty w ogóle kontrolujesz swoje moce? Dobra, czy ja w ogóle myślę? Nie ma tego. Jesteśmy bogami i rozpierdzieliliśmy sachatę. Co teraz? To zaraz ją stworzymy, popie, jako Bóg, na może, 5 palcem. Może zejdźmy do ludzi na dół i zacznijmy mieszkać na ziemi, co? Dobra, dzień dobry. Spójrz, pyk, widziałeś? Las. Dobra, a pokażę coś lepszego? No dawaj. Patrz, widziałeś? Górka. O! O! Patrz! Ej. Ja też potrafię! Co ty robisz? Stary, co ty żeś odwalił? Dziurę! Przepraszam. Zobaczmy, co daje ten X. Rozumiem, że niszczy, tak. Powoduje wklęśnięcie, stary. Jestem złym bogiem. Jesteś strasznie, jesteś Hadesem. Zróbmy challenge. Kto odnajdzie pierwszy diament? Pyk. Mam! Jedno kliknięcie mówi! No chyba, żeś zwariował, rozpierdzieliłeś do końca świata! Czarna dziura, wyku! Nie było diamenta, co? Nie widziałem. Co ty robisz? Tworzę TNT. Spójrz, stary. Podpaliło się, uciekam. Żartujesz chyba sobie? Dobra, no bye bye. To będzie po serwerze, nie? Tyle, z nagrywek. Nie, jeszcze jakoś nie, się trzyma. Czekaj, patrz. Powoli no wybucha. To jest słabizna, chłopie, z całym centrum jestem. Dobra, to ja tu zrobię porządek. Pek, 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 pek. I koniec, nie ma wybuchów. Dobra, poczekajmy chwilę, no bo są tak, problemy techniczne. Czas. Na linii niebo-piekło. Na linii niebo-piekło są mi problemy. Nie. Szaku, chciałeś wiedzieć, jak wygląda piekło. Tak właśnie wygląda. Chłopie, ja niebo przez 2 minuty widziałem, a ty już mi piekło pokazujesz. Dzięki. Ej, zobacz, że ta dziura jest w kształcie takiego misia. Dziura jest w kształcie myszki Miki. Powiem ci tak, Szaku, nieźle żeśmy tutaj namieszali. Zadymka, fiu. O kurde, jaka dziura.
No, masakra. Na szczęście jestem bogiem, potrafię fruwać. Dobra, skoro tak wygląda szaku piekło, musimy je zniszczyć, bo w naszym świecie nie będzie piekła. Zabudujmy. Budujemy. Jakaś krowa zginęła przypadkiem. Okej, czekaj, czekaj, czekaj. Okej. O, ja wiem, jak wygląda. Trzeba to zamienić w niebo, wiesz w jaki sposób? Nie wiem. Z czym się kojarzy niebo w Minecrafcie? Z diamentami? Opie, opie. No dobra, niech będzie. Oj, niebo. Na jakie zasługujemy? Zgadza się, zgadza się. Może dajmy sobie spokój już z tworzeniem nieba, co? Bo my się nie nadajemy, bo dać troszeczkę władzy ludziom i odwala, co? Palma. Ja bym teraz tak, zasadził trochę lasu, bo jak dobrze wiesz, są problemy na świecie z lasem. Zasadźmy może, co? Trochę lasu. Jasne, nie ma problemu, już. Jako dobrzy bogowie. Proszę bardzo. Piękne. Zasadziłem drzewo. To teraz ja może spróbuję, co szaku? No, dawaj. Pyk. Proszę bardzo. Las grzybowy. Żeby można było sobie zawsze coś w garnku ugotować i zrobić zupę grzybową, zamiast nogi maczać. Uważasz, że to jest dobre, tak? To jest grzybów las, no na pewno uratuje świat. Dobra, stoi. Ja ci też szybciutko robię teraz quiz. Jakie zwierzę je grzyby? Gargamel, nie wiem. No właśnie, ślimaki jedzą grzyby. A co, ślimaków nie lubisz? Wszystkie trujące grzyby jedzą ślimaki. Ślimaki muszą wrócić do Minecraft. Nigdy ich nie było, ale ja bym chciał zobaczyć ślimaki w Minecraft. Dlatego będę sadził te grzyby, aż ślimaki powstaną w Minecrafcie. Spójrz tylko na to. Las grzybowy. Dobra, to ja chcę w takim razie małpy w Minecrafcie i zasadzam las dżunglowy. Chodź, no to dawaj, no. No i co? Jedno drzewo. Wstydziłbyś się, o proszę. Dobra, no lepiej już jest chyba, tak? No dobra, no kilka tych drzewek zasadził. No ale i tak grzyby wygrały. Chcesz tak, się bić? Tego pewny? Chcesz się bić na umiejętności Boga? Chcesz się bić? Proszę. No. No i co? No i ja nic nie widzę. No. Właśnie. Szaku, chyba za dużo grzeszyłeś, bo te twoje spele jakieś słabe są. Co, jesteś gotowy na rundę numer 2? No jestem, ale chodź, odsuniemy, gdzieś tutaj odejdziemy na jakąś wolny teren. Na lepszą jakąś łąkę, no. Bo tutaj faktycznie. Tu mi nawet się podoba, ja tutaj mogę pokazać swoje umiejętności. No, pokaż. Uuuu, dżungla. Co, tykasz dalej? A ja patrz, co teraz robię. Pyk. Dżungla zamienia się w grzybnie. Pyk. Czyli w muchomory, teraz chcesz ludzi otruć. Zobacz, co się dzieje, stary. Zobacz, cały świat się robi czerwony. Czy ty to widzisz? Dobra, też tak potrafię, chłopie. Dżungla jest na świecie. A no jest jednak, faktycznie tutaj się zrobiła. Szaku, spójrzmy prawdzie w oczy. Musimy być lepszymi bogami. Idźmy i uczyńmy bogatych wieśniaków gdzieś na jakiejś wiosce. Co ty na to? Tak, tak, z emeraldów im nadawajmy, to jest plan. To jest dobra. Życie. Lecimy. Lecimy. Dobrze, jesteśmy we wiosce i jak widzisz, ten oto osobnik jest spragniony. Wiesz dlaczego czuję, jest bum. Spragniony? Ma duży nos. Nie, wydaje mi się, że emeraldów potrzebuje tutaj, kieszenie puste widzę. Okej. Okay. No i nie stać na operację, to dlatego. To daj mu emeralda. Proszę bardzo. Zabijesz go w ten sposób. Szaku, no. Rozumiem, że bardzo krótko cieszył się swoim bogactwem. No, ty jesteś niestety, bardzo nie złym bogiem. Widzowie, oceńcie Szaka w komentarzu, czy jest złym bogiem. I teraz, jeżeli uważacie, że jestem lepszym bogiem, zostawcie łapkę do góry, bo patrz Szaku, jak są biedacy na pustyni, to im te diamenty się nie przydadzą. Przydaje im się bardziej, patrz, pyk. Dziura, którą zalejemy wodą i będą mieli bajorko. Spójrz ja tylko na to. Lepszy pomysł. No nie. Dawaj, jestem mega ciekawy. Czego? Całe życie, oni przez całe życie na pewno nigdy w życiu nie widzieli śniegu na oczy. No na pewno nie. Chcesz im zbudować iglo? Także ja chcę sprawdzić, czy jestem w stanie moimi mocami zanować śnieg. Także do boi. Okej. Okay. O, jesteś w stanie! Chodź, nawet zamrożę moją wodę. Nie no, Szaku, powiem ci tak. To jest bardzo miły chłodek. W takiej sytuacji u nich bardzo ciężko też jest pewnie o jakiś las, drzewa, więc sprawdźmy, czy mogę coś tu posadzić. O, macie troszeczkę drzewek, tylko w tych miejscach, gdzie jest ziemia, mogę posadzić niestety, moi kochani. Jest miejsce na drzewa. Pyk, proszę, cieszcie się. Cieszcie się z tej zieleni. Co ty robisz? Gadasz takie głupoty, cieszcie się. No jasne. Co nie wejdą do domu? Spójrz. Pyk, wchodzisz. Jak nie, można wejść, to robisz tak. Pyk. I dzień dobry, Atlantyda. No, proszę o szczerą ocenę w tych komentarzach, kto jest lepszy. Dobra, Szaku. Jeszcze lodowisko im takie pykne, o niech mają. Ale nie ma z czego już budować tego lodowiska, bo ja tu zbudowałem Atlantydę. Tutaj cały ocean sobie zamroziłem. No i pięknie. Jesteśmy najlepszymi bogami.
No jak? Jeszcze las zasadzę, o niech mają. Proszę, ja też dam trochę, o, pek, jakiś drzewek. Jest mi wstyd za to, co robimy, mówiąc szczerze. Drzewo, patrz, drzewo wodniste. Podlejemy też żywko, żeby ładnie sobie tutaj, o. Emeraldowe, trochę tutaj jeszcze śniegu damy. O, proszę bardzo, lodowe. Już powiedziałem, powtarzam się, ale dać władzę chociaż odrobinkę ludziom, to jest, moi drodzy, złe. Lepiej nie mieć takich umiejętności w życiu codziennym, naprawdę. Zobacz. Eta mi się podoba. Jak chłop przecież pustynię podlewa. Pyk. Pyk. No nie, no dymy są straszne. Jesteśmy najgorsi. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio graliśmy jako faraon. Teraz gramy tak? Jako bogowie. A to jest piramida faraona. I patrz, co się z nią wydarzy. Pyk. Widziałeś? Pyk. Panie, to patrz na to. No dobra, zaskocz mnie. No nie, no chyba tak się aż źle nie stało. Myślisz, że waliło serwer? No, żegiałem. Szaku, za dużo many masz, czy co? Był popis umiejętności, to się popisałem, tak? No widzę. O kurde, dobra. Coś się dzieje. Ja pierdzielę. Była pustynia, nie ma pustyni. Ale serwera nie wyrzuciło. Ale są diamenty, stary, na dole, spójrz. Pyk. Tutaj są. Nie no, powiem ci tak, fajna dziurka. Znajdźmy kolejną wioskę i znowu postarajmy się uszczęśliwić wieśniaków. Co ty na to? Mi się wydaje, że poprzednio nam się nie udało. No nie, trzeba poprawić. Tak, trzeba zrobić rachunek sumienia, przemyśleć swoje zachowanie i poprawić się, naprawdę. Bo w tym odcinku bardzo słabo nam idzie. Dobrze, Szaku, czas odkupić nasze grzechy. Tak. Co przygotowałeś dla naszych kochanych villagerów, no? Zauważam, że ta wioska akurat jest taka mniejsza trochę. No, no i przydałoby mi się trochę więcej przyjaciół, tak? Okay. Że ja podam na genialny pomysł i... O. Szaku, czy ty się dobrze czujesz? Creepery? No, to ja? Ale patrz, one nas biją? Atakują. Tylko nas. Ale jestem bogiem, więc możesz mi skoczyć. Wow, ale zabawa. A ja będę troszeczkę lepszy, patrz na to, chodź. Dzień dobry. Aha, czyli ja rozumiem, ja chociaż stworzyłem takie, których nie atakują, a ty stworzyłeś takie, których zabijają, nie ma problemu. Ja im daję tutaj szczęście w postaci zombiaków, spójrz na to! Nie no, spoko, zarobisty pomysł. Powiem ci tak. Tylko, że te zombiaki falują za mną. Creepery też. Uwaga, wybuchamy! Boom! wiesz co musimy zrobić? Zgasić światło. Ja jestem bogiem, więc chcę, żeby stała się noc. No i dziękuję bardzo. Gdzie są villagerowie? Proszę, walczymy. Zombie apokalipsa kontra villagerzy. Gońcie go. Tak jest. Czy uda mu się uciec? Wzięli się za niego. Nie płacił podatku, wzięli się za niego. Zbuduj mu dom z emeraldów. Tak jest, jesteś najlepszym bogiem. Oni będą się modlili do takiego marchewkowego boga, z pewnością. Zawsze chciałem być idolem villagerów. Dobra, to teraz uratuj go w tym momencie. Naprawdę mam to zrobić? Naprawdę? No musisz go uratować, tak. Bo ja nie mam jak stąd wyjść, ja mam tylko jedną opcję. Jaką? Wszystka? Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę i poczujcie się jak bogowie. Klikamy! O, spójrzcie moi kochani, jaka wasza łapka w górę jest przepotężna! Ale zombiaki stoją twardo! Tak, że zrobiło aż taką dziurę! I napiszcie w komentarzu, jak się czujecie jako zarąbiści bogowie, no bo spójrzcie. To jest wasza zasługa, to wy wcisnęliście tą łapkę, która zrobiła taką oto dziurę. Dobra, kończymy to, bo serwer aż piszczy i dymi. Ściągam pierścień i wpadam w otchłań. Nara!